kolejny z tego Apache, coś tam, jakieś rozwiązania Linuxowe, sieciowe, właściwie to wszystko już było. To już generalnie aż do znudzenia, ile można powtarzać, nie? Właściwie no, co tu można powiedzieć więcej? Tych aplikacji jest tam w granicach kilkudziesięciu tysięcy, jak już tak można sobie oglądać na SourceForge czy w Finecie, ale po prostu weźmijcie sobie. I właściwie no, to można tak przetwarzać w nieskończoność i właściwie nie ma jakiejś... Tak? Dobrze. On już lepiej. To są kwestie z sali. Tak. Ja myślę, że jednak może badało się czasami zastanowić w ogóle nad pewnymi kwestiami ogólnie dotyczącymi pewnej otwartości, w ogóle jak to wszystko działa. No ktoś tu przed chwilą zaczęło się podać, że na pierwszej prezentacji było o takim zastosowaniu biznesowym, jakieś pojedyncze aplikacje, było widać pewien miks taki aplikacji komercyjnych, użyję słów, które padły podczas tej prezentacji. Miks aplikacji komercyjnych i aplikacji open source'owych, nie? Pomysł. Proszę? Pomysł jest otwarty, natomiast aplikacje komercyjne były tworzone... Dojdziemy do tego później. Dobrze. Natomiast tak się dziwnie składa, że ostatnio bardzo wiele prób podejmuje się jakby przeniesienia pewnych pomysłów związanych z open source'em na inne dziedziny działalności. Czy to choćby, nie wiem, choćby dostępu do danych i tak dalej, i tak dalej. Jest tego strasznie dużo i w ogóle jakby może wartołoby to trochę jakby jakby podsumować. To znaczy, myślę, że można traktować tą prezentację jako pewnego rodzaju wyjście do przodu. Ja próbuję pokazać wam takie rozwiązania, które ktoś próbuje zrobić zupełnie odchodząc od tego, co się dzieje aktualnie, czyli po raz kolejnego wdrożenia Apache z całym dostojeństwem Lampa i tym podobne rzeczy, nie? Zastanawiałem się, mogłem tutaj na przykład przyjść z jakąś prezentacją dotyczącą na przykład Django, nie? Bardzo fajne rozwiązania, bardzo szybko tworzą się wtedy w tym aplikacje. Tego na przykład jeszcze jakby nie widać, a myślę, że to też byłoby ciekawe. Ale tak jak mówię, może warto zrobić naprawdę duży krok naprzód i zobaczyć, co można by zrobić, powiedzmy nie teraz, ale na przykład za 6-7 lat, za 10 lat. W którą stronę to po prostu dąży. Pokażę także to, co jakby jest dosyć ważne w całej tej sprawie, to, że open source jest nierozłącznie i otwarty dostęp do informacji jest nierozłącznie powiązany z kwestią innowacji. To są właściwie bardzo ważne kwestie i właściwie bez pewnej otwartości po prostu nie ma innowacji. Cokolwiek by wam ktoś powiedział a propos sprzedaży innowacji, tak naprawdę należy zacząć od otwartości. Dobrze wszystko. Tak naprawdę powiedziawszy, to ja się tym zajmuję już trochę dłużej, bo pierwsze wykłady dotyczące na przykład Linuxa w biznesie, coś w tym stylu, to pojawiły się tak gdzieś w granicach już prawie 8 lat temu. Natomiast no, to już są zupełnie teraz inne czasy, jeżeli chodzi o kwestie open source'u. Jeżeli kiedyś to była właściwie pewnego rodzaju totalna partyzantka, to teraz właściwie można sobie sięgnąć do bardzo wielu źródeł. Jest ostatnio wydana książka w Wikinomie. Bardzo ją polecam. Ona jakby podsumowuje właśnie te próby udostępniania. I to nie jest tak, że... Ja czytałem ostatnio bodajże zajawkę tej konferencji na Linux Onews, czy coś w tym stylu, które mówią, no takie darmowe konferencje, tam ci, którzy zarabiają, w ogóle się nie pojawiają. Otóż, broń Boże, właśnie o to chodzi, że umiejętność odpowiedniego wykorzystania otwartości i udostępniania czegoś, robienia czegoś za darmo, wymiany pewnej, jest podstawą open source'u.
To nie jest tak, że jak ktoś potrafi tylko odpowiednio sobie pościągać programów i w ogóle nie potrafi współpracować, jakby no, załatwić sobie wszystko. Tak jak mówię, no jest trochę źródeł, które warto sobie poczytać. Jest Wikinomia, nie warto wydawnictwa. No i jeszcze było kilka innych rzeczy, które też można znaleźć jakby na sieci. Ja przejdę od pewnych podstaw do późniejszych właśnie takich. Wykład właściwie jest jakby z dwóch części. Najpierw będzie pewne ogólne takie kwestie, podsumowanie pewnych kwestii związanych z open source'em, a później pewne postaram się pokazać, co dokładnie w oparciu o otwartość próbuje się zrealizować. I to nie dotyczy tylko samego programowania, ale także wielu innych dzieci. Myślę, że będzie ciekawie. Wiadomo, że te zalety jakoś się wszystkim jakoś przewinęły, rozumieją. Wszyscy rozumieją, że jest bezpiecznie, bo więcej ludzi to jednak w tym grzebie. Sprawdza, stabilna, kwestia ceny, to znaczy cena nie dlatego, że jest zerowa, ale jest negocjowalna. To jest tak, że Microsoft zawsze kosztuje tyle samo. Natomiast tu w tym przypadku możemy własną pracą uzyskać mniejszą lub większą cenę. To jest najważniejsza kwestia, jeżeli chodzi o kwestie otwartości. Ja nie mówię o programowaniu, bo to może dotyczyć wielu rzeczy, także danych. Kwestie związane z lokalną ekonomią. Jeżeli ktoś zobaczy, co się teraz ostatnio dzieje, gdzie ta ekonomia jakby lokalna jest właściwie totalnie jakby traktowana po macoszemu, myślę, że bardzo szybko nauczymy się tego, żeby jednak o tym pamiętać. Prędzej czy później się do tego wróci, żeby wspierać lokalną ekonomię, wspierać lokalną wymianę pod względem ekonomii, do której właśnie takie ogólne komponenty dostępne na pewno mogą się przyczynić. Tak jak wiemy, kwestia tego, że w większości produktów płacimy za pewnego rodzaju marketing i tak dalej. To wszystko możemy sobie jakby odpuścić, jeżeli chodzi o open source. Dobrze, ja może przejdę to trochę szybciej, bo to była jakaś prezentacja, którą zrobiłem w Warszawie, w takim miejscu. Myślę, że może tutaj to trochę przyspieszymy. Co jest ważne, jeżeli chodzi o kwestie open source, bo to właściwie to już padało jakby. Coś jest zamknięte, wykorzystujemy jakieś zamknięte komponenty, część komponentów jest otwarta. No ktoś tu powiedział, że też pomysł otwarty. No nie do końca. Wiadomo, że wykorzystujemy synergię, czyli wykorzystujemy to, co mamy w pewnego rodzaju nadmiarze. W pewnej przestrzeni możemy uzyskać pomoc bez dodatkowych kosztów po prostu. Razem tworząc oprogramowanie, możemy zrzucić część tych działań na zewnątrz. Właściwie w przypadku open source'u mamy na przykład, nie wiem, choćby darmową bazę testerów czy coś w tym stylu. Ten rozdział między tym, co udostępniamy, a tym, co jest nasze, jest bardzo różny w zależności od programu, od rodzaju, od firmy. To każda z firm dokonuje własnego podziału. To nie jest tak, że wyrzuca się wszystko. Bardzo często jest to tylko część aplikacji, na przykład silnik bazy danych, ale na przykład aplikacje są zamknięte. To nie jest nic złego, po prostu w ten sposób jest pewna metoda biznesowa i ona działa całkiem spokojnie, więc tutaj musimy sobie zdać sprawę z tego, że właśnie cały czas trzeba dokonywać pewnego rodzaju wyboru. Bardzo fajnie pisze o tym właśnie
w tej książce Wiginomia, gdzie ewidentnie podaje się przykłady nie z górnej półki, IBM, czy nawet Microsoft już teraz próbuje wykorzystać potencjał przestrzeni publicznej. Jedna rzecz, która mnie zupełnie uderzyła. Otóż tak się ostatnio złożyło, że przeczytałem sobie książkę, która właściwie powstała gdzieś w rękach 100 lat temu. Autor może być Państwu znany, Nyaki Gandhi. Okazuje się, że on pisał wtedy o tym, że traktował swoich klientów jako współpracowników. Ja myślę, że kiedy to przeczytałem, naprawdę byłem pod wrażeniem, bo to są czasy naprawdę 100 lat temu. A to w oparciu o tą ideę działają w większości programy czy rozwiązania, czy model biznesowy open source. No tutaj inne kwestie, to jakby nie wiem, czy możemy tu wchodzić. Ważna jest kwestia też przejścia od gry, działania, jakie mamy tutaj. Mamy gry pozycyjne i mamy gry o sumie zerowej. Jeżeli całe wszystko sprowadzamy do pieniędzy, mamy grę o sumie zerowej. Właśnie w przypadku open source'u wychodzimy w stronę, zamieniamy to w stronę gry o gry pozycyjnej, gdzie kosztem na przykład naszej pracy jesteśmy w stanie dostać na przykład coś, co jest nam potrzebne. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że no pewne rzeczy już powstają. To znaczy, może nie u nas, ale na świecie jednak w oparciu o przestrzeń publiczną powstają pewne rozwiązania, które my znamy. I widzimy jakby co się kiedyś działo i co, jakie są efekty. Wszyscy znamy Dweisa, wspominany zresztą tutaj, nie? Natomiast tak naprawdę nikt nie wie za bardzo skąd się pojawił ten Dweisa. Tak naprawdę to projekt, który powstał w pewnej przestrzeni publicznej w NASA, a potem on został jakby udostępniany w pewnej firmą, one zaczęły robić pewne oprogramowanie na tym i to na przykład myśmy potem przez wiele lat płacili za rozwiązania, które powstały w ten sposób. To samo większość klasterów aktualnie działa w oparciu o rozwiązania Beowulfa. Też w ten sam sposób powstały. To jest bardzo ciekawa sprawa, bo ja się będę powoływał tutaj na te rzeczy, informacje, o których są dostępne. Znaczy, no, przyznam, że nie mogę cytować tych rzeczy, o których no, słyszałem, plotki są, powiedzmy, nie wiem, no, niesprawdzone i w ogóle nie wiadomo, czy można to traktować poważnie. Znaczy, na pewno wiadomo, że kupę rozwiązań militarnych opiera się aktualnie open source. Natomiast tak naprawdę to te źródła na ten temat są bardzo mało konkretne. Więc podałem tylko z tych agencji, które po prostu udostępniają informacje i jest to weryfikowalne. Nie? Akurat NASA jest dosyć taka bardziej otwarta. Robi podobne rzeczy jak Pentagon, a jest po prostu bardziej otwarta. Mówię tu o pewnych projektach, które powstały w przestrzeni publicznej, bo tak jak mówię, to, co my robimy tutaj lokalnie, tworząc pewną przestrzeń publiczną, bo my sobie wymieniając sobie aplikacje, tworząc wspólne projekty, tworzymy pewnego rodzaju przestrzeń publiczną. Tak naprawdę mamy jednak pewną przestrzeń publiczną, która działa już od wieków, a działa w dosyć sposób, no powiedzmy, że no niezbyt dobrze. Może warto właśnie też się zastanowić przy okazji nad tym, czy nie wartałoby zmienić naszego widzenia tej przestrzeni publicznej, tego, co ona powinna po prostu wykonywać. Zamiast generowania dużej ilości pobiegów. Polecam to ostatnie stwierdzenie, które
dosyć często pada w źródłach amerykańskich i ja myślę, że jeżeli chodzi o duże projekty informatyczne w Polsce, wartałoby się do nich czasami, żeby one powstały w oparciu o tą zasadę. Tak jak zauważyliście, że no tutaj są różne podejścia. Czy część stara się udostępnić maksymalnie dużo, jak tutaj w przypadku tych rozwiązań chmurowych. Część po prostu tylko wykorzystuje, jak w przypadku tego, ja nie wiem, to była firma Apex chyba, tak? Aha, no, też jest to pewnego rodzaju podejście. Wiadomo, że pierwsze podstawowe podejście, z którym się zawsze spotykałem, to było, że ci kretyni wystawili jakiś kod, to bierzemy i wykorzystujemy ile wlezie, nie? Natomiast problem polega na tym, że tak naprawdę, żeby wykorzystywać potencjał tych rozwiązań, trzeba je także udostępniać. Bo wtedy zyskujemy możliwość tworzenia nowych rzeczy. Przykład, choćby rozmawiałem kiedyś z deweloperem Gnoma. Wzięli Django, zmienili maksymalnie, no w pewnej chwili po prostu okazało się, że no musieli przepisać wszystko od nowa, bo oczywiście nie udostępniali tych zmian, bo po prostu po co, nie? Przyznam, mój przykład jest chyba też jeszcze dobry, bo kiedyś sobie napisałem patcha do kernela, bardzo fajny. Działał na jakimś tam kernelu, nie udostępniłem, wszystko poszło do przodu i w pewnej chwili mój patch do kernela wymagałby totalnie miesiąca pracy, żeby go w ogóle dalej używać, nie? No, okazało się, że mi się nie chciało, więc poszedł w ten, bo kernel oczywiście poszedł już do przodu, nie? Tak sprawa wygląda. Warto, może pójdziemy teraz w stronę właśnie tej kwestii związanej z inwencją. No coś nam jakby chodzi po głowie, no tak naprawdę to nikt nic nie wie, co pod to jakby podciągnąć. Jakieś patenty, ktoś próbuje coś jakby robić, sprzedać niby pracę naukowców i w ogóle, to co pewien czas jakoś przelewa się przez media jakaś taka fala, że możemy tak tą inwencję wzmocnić. Natomiast na pewno open source wzmaga inwencję. Poprzez to, że mamy gotowe pewne komponenty, w których ktoś, kto jakby tworzy coś nowego, jest w stanie bardziej dostosować je niż zamknięte, bardzo ściśle ukierunkowane na określoną funkcjonalność programy. Kiedyś zrobiłem sobie taki, postanowiłem pokazać, że jestem dobry. Na gazecie był artykuł o nowych startupach. Otóż zrobiłem taki web scrapping mały i w jednolinijkowców sprawdzałem, z czego korzystają te wszystkie startupy. Po wyrażeniu regularnym, nie? To się da napisać w jednej linijce. Pobierz artykuł z gazety, wybierz z tego linki do startupów, zobacz na czym one chodzą. Otóż okazuje się, że wszystkie startupy działały na rozwiązaniach open source. Po prostu tak jest łatwiej. Można sobie dostosować własne pomysły do tego, co już jest. Można, modyfikując to, uzyskać zupełnie nową funkcjonalność. Sam rozmawiałem kiedyś z człowiekiem z Gadu, który też powiedział, że no w sumie w pewnej chwili mieli problem, którego nie mogli w stanie rozwiązać, ale zastosowali Linuxa i dzięki temu byli w stanie obsłużyć te miliony połączeń. Nie? I no wszyscy wiemy, że teraz zaczynali od Windowsa. To inna sprawa, ale nie byli w stanie przeskoczyć pewnych problemów. Dopiero później, kiedy zastosowali pewne rozwiązania otwarte, to się jakby bardziej zaczęło toczyć. Tak jak mówię, ta inwencja, czyli coś, kiedy tworzymy coś nowego,
jest nierozłącznie związana właśnie z otwartym dostępem do informacji. Dobra, teraz może trochę o modelu biznesowym. No wiadomo, że opłaty za obsługi, to co było tutaj omawiane właśnie na pierwszym wykładzie i po części też o tych chmurach. Też właściwie próbuje się pójść w stronę jakby nie sprzedawania produktu, ale właśnie już później gotowych komponentów. To co mówiłem, co właściwie jakby prawie że 100 lat temu mówił Gandhi, że ten rozdział między klientem a dostawcą jest właściwie bardzo, bardzo taki niejasny. Nie ma jasnego rozgraniczenia między tymi dwiema, że tak powiem, kategoriami. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, postaram się jakoś trochę przyspieszyć, bo nie chcę po prostu jakby, jeżeli komuś się coś narzuci, może jakieś pytania bezpośrednio proszę mówić od razu, bo nie będziemy w takim razie nie będziemy tutaj bezpośrednio odpowiadać. Tak jak mówiłem, jest bardzo wiele rzeczy, które jakby pojawiają się i próbują jakby naśladować. Polecam książkę o Wikinomii, gdzie po prostu wspomina się o kwestiach, nie wiem, otwartej robotyki, ideago, czyli prób szukania wymiany myśli, a nie oprogramowania, open hardware'u, kodu genetycznego i tak dalej, tak dalej. Na pewno zastanawiając się w ogóle nad tym wszystkim, musimy także powiedzieć coś o open source w edukacji. Tutaj wiadomo, że jeżeli ktoś ma większy dostęp do tego, co tworzy, jest to bardziej przejrzyste. Zwróćcie uwagę, że właściwie nawet czasami Linux wydaje się dla niektórych mało przejrzysty. A jeżeli mamy duże systemy, które ostatnio są na biurkach, to przyznam, sam czasami mam problemy, żeby się dogrzewać gdzieś w siódemce czy w liście do pewnych opcji. I ja w pełni sobie zdaję sprawę z tego, że one są, że to jest robione, powiedzmy, że specjalnie. Dobra. Główne problemy, które co jakiś czas się pojawiają i które jakby ktoś próbuje rozwiązać. Problem króla Midasa. No generalnie nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że dla wielu taki open source to znaczy, że to właściwie już jest jeden program na komputerze, to znaczy, że wszystko musi być już otwarte, nie ma jakiejś opcji, jeżeli chodzi o zamknięcie tego, że albo wszystko na plus, albo wszystko na minus. Właśnie to nie jest tak do końca. Naprawdę polecam książkę tych autorów Wikinomii, gdzie oni wspominają dokładnie, które firmy w jaki sposób dzielą swój produkt na to, co ma być dostępne w 100%, a co ma być jakby, no powiedzmy, że nawet zamknięte. Dobra. Przejdźmy dalej. Dzieje się też trochę ostatnio w kwestii open source'u, jeżeli chodzi o politykę. To znaczy, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że właśnie próbuje się tak jak udostępnia się programy, próbuje się udostępnić dane. U nas, no, co pewien czas ktoś próbuje, ktoś robi jakieś dziwne działania, a tak naprawdę tu chodzi o dostęp do danych publicznych w sposób taki, powiedziałbym, systemowy. To nie może być tak, że na przykład, nie wiem, jakaś instytucja naukowa sobie ściąga dane, a potem to wszystko ląduje w jakichś szufladach, nie?
Jeżeli NASA na przykład dostaje, robi zdjęcia, to one wszystkie są dostępne. U nas zdjęcia są po prostu, czy jakieś dane w ogóle są, nie są udostępniane. Bardzo fajnie mówiła o tym pewna pani na konferencji w Jadłosinie. To była konferencja Wikipedii. Bodajże chyba rok temu, czy coś takiego. Gdzie ewidentnie po prostu te dane, które no, powinny być dostępne, skoro ktoś, no przecież nikt tego nie ukradnie, nie? Aha, może jeszcze skończę. Jest coś takiego jak CollabNet. Oni właśnie po zabawach z NASA, gdzie udostępniali pewne informacje właśnie w sposób no, te naukowe, próbują teraz przekształcić to, w jaki sposób Amerykanie udostępniają swoje dane. Jest nawet strona data.gov, gdzie po prostu wszystkie, absolutnie wszystkie agendy rządowe w USA po prostu mają obowiązek udostępniania swoich danych. Tak jak mówiłem, jest bardzo dużo podobieństw między udostępnieniem danych a udostępnianiem programów, czy współpracy pewnym, czy tworzeniu i przetwarzaniu tego. I ja myślę, że jeżeli chodzi o przyszłość pewną, to na pewno będziemy się z tym o wiele bardziej spotykać. Dobra, żeby nie było, że podaję, że mówię coś o inwencji, że inwencja coś jakby jest z tym powiązana, a tak naprawdę może podałbym jakieś przykłady tutaj. To są przykłady rozwiązań, które są jakby ewidentnie nowych rozwiązań, nietworzonych poprzednio. Rzeczy, które są jednorazowe i zostały stworzone dla specjalnych działań. W większości systemów, tak jak mówię, no, nie dało mi się, nie udaje się znaleźć rozwiązań dotyczących na przykład dodu. Nie? Pentagon nie udostępnia swoich danych. Natomiast jeżeli chodzi o NASA, która tworzy podobne rzeczy, no daje się jeszcze coś wyciągnąć. To są w większości przypadków rozwiązania, które no, komputery, które kosztują na przykład po 50 milionów. Tak mocno przybliżając jakby, nie? Zwróćcie uwagę, że większość z nich w jakiś sposób opiera się o Linuxa. Znaczy tutaj akurat o ETMS. ETMS, nie wiem, czy ktoś się spotkał z ETMS-em. Nic. No to tak jak zauważyliście, no tych systemów jest dużo. Jest Haiku, kernel Haiku, jest Linux, jest ten obiektowy system Hood, jest FreeBSD, jest ten. Natomiast jest jeszcze system ETMS, też na GPL-u. I bardzo dużo firm ostatnio próbuje wykorzystać ten system. To jest system, który w przeciwieństwie do Linuxa ma jedną zasadniczą zaletę. To jest system czasu rzeczywistego. To znaczy, to jest coś takiego, że jakbyście puścili na tę muzę, to ona będzie bez zajęcia. To nawet BOS, który naprawdę ma duże możliwości w tej dziedzinie, po prostu się nie umywa. To są systemy, które tak kolejkują swoje zadania, że nie ma sytuacji, że coś zdarzy się w niewłaściwej, że są jakieś opóźnienia. Jeżeli muzyka ma być, że tak powiem, podawana na pewne sterowniki z określoną częstotliwością, to ona będzie w ten sposób podawana. Aktualnie Linux idzie także w tamtą stronę i mówi się, że te jądra, które aktualnie można, że tak powiem, znaleźć na sieci, to już jest system soft real-time, czyli taki, no powiedzmy, że
ma duże, ma o wiele mniejsze opóźnienia, jeżeli chodzi o, znaczy ma większe opóźnienia niż w przypadku systemu ETMS czy innych systemów real-time, ale już jest bardzo bliski temu. Ja myślę, że jeżeli ktoś słyszał o BigLocku, który ostatnio został usunięty z Yonda, komuś coś co mówi? No, to jest właśnie, żeby nie było głównej blokady na wszystko, która powoduje, że następują duże opóźnienia. I teraz ja myślę, że ten system, który teraz znamy, jeszcze może nie osiągnął tego poziomu, jaki daje pełny real time. Natomiast myślę, że to jest bardzo bliskie. I są już pewne patche, które umożliwiają, no jak dobrze się rozkręci jakiś model ADSL-owy, to czasami się tam znajdzie, na przykład jakiegoś Linuxa z patchami real time. Sam kiedyś miałem z patchami Montavisty. Jest to kilka przykładów, które pokazują, gdzie ewidentnie ten system, który jest dostępny, można sobie go używać, został wykorzystany do różnych zabawek, które kosztują około miliona, czy kilku milionów. Żeby nie było, to samo dotyczy Linuxa. Tutaj też z odpowiednimi patchami udaje się to dostosować też do takich zabawek, które powiedzmy no, są drogie. Aktualnie nie wiem, czy słyszeliście o firmie Wind River. Oni kiedyś supportowali FreeBSD, potem to ich wyrzucili w ogóle, ale aktualnie całość swoich rozwiązań takich real-time opierają właśnie o Linuxa. No to są główna firma, która dostarcza wszystkie te cały ten metal, który spada na tych biednych taliów. I open hardware. Też ciekawa rzecz. Myślę, że prędzej czy później będziemy szukając jakichś nowych metod działania i w ogóle z własnych biznesów będziemy się mogli natknąć na rozwiązania z tej półki i na innowacje związane z tym, z tą przestrzenią rozwiązań. Dawno temu Spark został udostępniony na GPL-u i całkiem fajnie sobie cały czas gdzieś tam egzystuje. Próbuje się teraz go robić rozwiązania oparte o właśnie FPGA, gdzie wgrywa się najpierw procesor, potem pamięć, potem soft i to działa. Też tak można. Aktualnie jest to bardziej znane pod nazwą Leo. Już taka trochę przeróbka. Także rozwiązania oparte o GNU Radio, OpenSource GPS, rozwiązania otwartej stacji bazowej do GSM-u. OpenMoko to już tak średnio, ale też jakby egzystuje gdzieś tam w Argentynie. RepLab, też ciekawy projekt. No tutaj, jeżeli chodzi o języki, to akurat nic chyba specjalnego nie będziemy tutaj mówić. Tak jak mówię, wiele organizacji próbuje udostępnić część, próbuje współpracować, traktować innych jako współpracowników, żeby oni dali im pewnego rodzaju informację zwrotną. Tutaj kilka informacji, jeżeli chodzi o agencję amerykańską. Po prostu te rzeczy zostały udostępnione, bo oni chcą dostać informację zwrotną, bo ich nie obchodzi, żeby mieć program w szufladzie, tylko interesuje ich dobry program, który mogą na przykład wpakować, nie wiem, jakąś zabawkę za 100 milionów i ta zabawka, powiedzmy, nie skończy w oceanie. Tak na koniec w ogóle już. Bo tak właściwie, tak jak mówiłem przedtem o Gandhi, to tych pomysłów na otwartość było już więcej.
Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, jak zrodziły się w ogóle to, co znamy współcześnie, jeżeli chodzi o samoloty. Otóż wszyscy kojarzą bracia Wright, nie? Natomiast tak naprawdę to był niejaki Alberto Santos Dumont, który pierwsze co robił, to po zrobieniu tego swojego samolotu, typu, podobno był drugi, ale tak do końca to nie wiadomo. Kto chciał, dostawał od niego pełne plany tego jego samolotu. W przeciwieństwie do braci Wright, którzy 10 lat spędzili na podawaniu do sądu wszystkich, którzy kiedykolwiek próbowali zrobić jakiś samolot, nawet wygodników. Coś wam to przypomina? Da się. No. Dobrze. To byłoby koniec. Any question? Ten ETMS, o którym mówiłeś, to jest jakiś świeży system.